Moja działalność rozpoczęła się wraz z powstaniem Solidarności w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. Byłem założycielem Solidarności we Wrocławiu, w zakładzie, w którym wtedy pracowałem, w Polskim Związku Batorowym. Potem stworzyliśmy z przedstawicielstw z całego kraju sekcję krajową, której zostałem przewodniczącym. Stan wojenny zaskoczył mnie i moją żonę podczas naszego pobytu w Niemczech, gdzie prowadziłem rozmowy z niemieckimi związkami zawodowymi i od razu dowiedzieliśmy się, że powinniśmy odczekać, ponieważ czekają na nas tutaj nieprzyjemności, internowanie bądź też aresztowanie. W związku z tym wydawało nam się, że potrwa to parę miesięcy i będziemy mogli spokojnie wrócić do kraju. Ale natychmiast podjęliśmy działalność na rzecz niezależnych organizacji podziemnych, a przede wszystkim Solidarności i Solidarności Walczącej, której zostałem przedstawicielem w Niemczech. Od razu już na spotkaniu pierwszym w styczniu na Międzynarodowym Dniu Solidarności z Solidarnością związkowcy właśnie z Moguncji zaprosili mnie na spotkanie do Moguncji w ratuszu, gdzie właśnie opowiadałem o Solidarności, o okrucieństwach stanu wojennego i o sytuacji w Polsce. Założyliśmy Komitet Pomocy Solidarności, HILS, Komitet Solidarność, e.V. Mainz w Moguncji, tam gdzie mieszkaliśmy. I celem tej organizacji była działalność, pomoc humanitarna w kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to właśnie pomoc humanitarna, organizacja transportu, zbieranie lekarstw, zbieranie odżywek potrzebnych, różnych rzeczy dla potrzebujących ludzi w Polsce. Żona prowadziła kartotekę prawie ponad 10 tysięcy adresów, które rozprowadzaliśmy wśród Niemców i organizacji niemieckich, które pomagały Polsce. Druga sfera naszej działalności to była działalność techniczna, można by tak to nazwać, to znaczy pomoc podziemiu, sprzęt drukarski, skanery, urządzenia do podsłuchu i tak dalej, i tak dalej. Organizowaliśmy informacyjne stoiska, na przykład we Frankfurcie czy w Moguncji, konferencje prasowe, jak również wystawy, spotkania. Wydaliśmy na przykład w wydaniu książkowym raport helsiński dotyczący łamania praw człowieka i obywatela w Polsce podczas stanu wojennego i kolejne aktualizacje. I z tego spotkania zorganizowaliśmy konferencję prasową i spotkanie z przedstawicielem tego Komitetu Helsińskiego na Zachodzie, Bronisławem Wilsteinem. Był także Mirek Chojecki. To się odbyło we Frankfurcie. Pomoc w zorganizowaniu tego spotkania została nam udzielona przez związki zawodowe z Frankfurtu. Jak na przykład wsparcie akcji lekarzy francuskich, którzy zorganizowali poparcie dla więźniów politycznych w Polsce. To jest właśnie ta ulotka. To była współpraca także z takimi organizacjami jak GFPS, Stowarzyszenie Studentów Niemieckich, które organizowało stypendia dla studentów polskich w Niemczech. Był to bardzo dobry kontakt i wzajemna wymiana doświadczeń i informacji.
Zresztą członkowie tego stowarzyszenia GFPS wspomagali także i naszą organizację. Na przykład coś takiego jak, myśmy to nazywali potocznie śmierdzielem. Był to płyn, który o paskudnym zapachu, który po prostu z tego co słyszeliśmy, Solidarność Walcząca między innymi rozprowadzała dla uprzykrzenia zebrań partyjnych na Dolnym Śląsku. Archiwum jest kopalnią informacji o naszej także współpracy z Niemcami i także otwiera, w jakiś sposób ukazuje nam obraz Niemców normalnych o różnym przekroju społeczeństwa niemieckiego, którzy tak jak żadne inne społeczeństwo i naród nie zaangażowali się, właśnie nikt inny nie zaangażował się tak jak właśnie społeczeństwo niemieckie w pomoc Solidarności i w pomoc społeczeństwu polskiemu.